Minęła godzina 13, witam wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejną sesję. To już jest 29. sesja. W tym momencie akurat w trybie nadzwyczajnym, gdzie będziemy dyskutować na temat studium. Witam wszystkich bardzo serdecznie, pana burmistrza, wszystkich urzędników, gości, którzy przyszli tutaj na salę. Witam też radnych i sołtysów, jeżeli nas oglądają, i wszystkich, którzy nas oglądają przez transmisję internetową. Przechodzimy do punktu pierwszego, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Proszę o stwierdzenie kworum. Widzę dwie osoby nieobecne. Czy Marcin Piecyk i Łukasz Wojda są obecni? W jakiś sposób nie mogą potwierdzić kworum, czy nie ma was po prostu? Mam informację, że Marcin Piecyk połączył się. Marcin Piecyk, proszę o stwierdzenie kworum. Panie przewodniczący, słyszę was, widzę, ale nie mogę się, żeby wcisnąć kworum. Podzielony masz ekran? Tak, dzieliłem, no tak jak zawsze. Kurczę. Kaszmienie. 14 radnych obecnych, stwierdzam kworum. Przechodzimy do kolejnego punktu, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Morawicy. Protokół został nam przekazany drogą mailową, mogliśmy się z nim zapoznać. Czy są pytania w sprawie protokołu? Nie widzę, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Pan Marcin Piecyk, proszę o oddanie głosu. Głosujemy za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Czy Marcin Piecyk, słyszysz nas? Czternaście głosów za. Protokół zostaje przyjęty. Kolejny punkt, sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Morawice o wykonaniu uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Morawicy. Sprawozdanie otrzymaliśmy drogą mailową. Mogliśmy się z nim zapoznać. Czy są pytania w tej sprawie? Nie widzę. Punkt czwarty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2020. Czy są pytania w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę o rozpoczęcie głosowania. Czternaście głosów za, uchwała zostaje przyjęta. Punkt numer piąty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawice. Będziemy po kolei głosować nad każdą uwagą wniesioną do projektu studium. Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica, a nie uwzględnionych przez burmistrza miasta i gminy Morawica zgodnie z wykazem w załączniku nr 4 do projektu uchwały. Rozpatrzenie uwagi nr 1. Przypominam, że jeżeli ktoś chce zabrać głos, nie będę już treści uwagi czytał, bo z nimi się zapoznaliśmy na konferencji, to proszę się włączać do dyskusji, prosić o głos i wtedy ten głos będzie udzielony. Czyli rozpatrzenie uwagi numer 1. Czy są pytania? Nie widzę. Proszę o rozpoczęcie głosowania. Jeden głos za, 13 głosów przeciw. Uwaga, nie zostaje przyjęta. Rozpatrzenie uwagi numer 2. I tutaj do dyskusji chcą się włączyć goście obecni na sali.
Dzień dobry Państwu. Dziękujemy jeszcze raz za możliwość uczestniczenia w tej sesji online. Bardzo żałujemy, że nie mogliśmy uczestniczyć w obradach komisji, która tu już prędzej to omawiała i podjęła jakieś tutaj decyzje na temat zmian, które zaproponowaliśmy, które chcieliśmy tutaj wprowadzić. No chciałbym powiedzieć, po ostatnim spotkaniu odrobiliśmy trochę lekcje. Odbyłem spotkanie z panem dyrektorem SZDW w Kielcach, z panem Damianem Urbanowskim i z panem Rożek. I podjęcie takiej, w tym wymiarze tego studium będzie to problematyczne z wybudowaniem później obwodnicy. Także nie do końca chyba tutaj troszeczkę za szybko to galopuje, patrząc w ten sposób, że chcecie Państwo to przegłosować na takim etapie, w tak wyrysowane z takimi mapami, nie będzie to kolidowało później z wybudowaniem obwodnicy, tej małej obwodnicy koło kopalni, ponieważ z ust pana dyrektora takie konfliktowe i nie do końca pewne inwestycje są odsuwane, tak? Bo nie chcą budować czegoś, co będzie zamykane na odcinku ponad 700 metrów i na coś wykładać pieniędzy, więc buduje się tam obwodnicę, gdzie idzie to bezkonfliktowo, tak? A my dzisiaj, nie mając możliwości przesunąć się na tą działkę 605 przez 5, no nie jesteśmy w stanie odsunąć się z terenem górniczym od zabudowań i od drogi. Więc no, tu nasza po raz kolejny prośba, tak aby do końca w całości ktoś to przedstawił i pokazał, bo jest jakoś to wybiórczo jest to pokazywane, że nie będzie tutaj to szkodziło w żaden sposób, nie będzie, że ta kopalnia, że dzisiaj mamy gdzie eksploatować, to nie ma sensu dzisiaj podejmować uchwały zmieniającej, zwiększającej teren, więc no to dzisiaj właśnie jest ten czas, tak, bo jeżeli dzisiaj będzie podjęta uchwała i zatwierdzone to studium, to co robi się na przyszłość, na jakąś wizję w gminie, i to dzisiaj będzie przegłosowane w takim kwestii, to jest wiele tutaj sprzeczności jedno z drugim, no bo nie można w terenach, w strefach, w trzech strefach, trzech firm wkładać fotowoltaiki, budować kurników z 10 czy więcej nawet zbiornikami na gaz, to robimy małą bombę, tak, przed Kielcami, no to czy to ktoś nad tym się tutaj zastanowił, wydając takie zgody i pozwalając na takie inwestycje? Więc tutaj prosiłbym w jakiś sposób, bo tak trochę pobieżnie to jest traktowane i mówienie w ten sposób, że my mamy jeszcze gdzie kopać i nie jest potrzebne dzisiaj takiego czegoś, do podejmowania tych zmian, no to jest wielki błąd, bo dzisiaj wprowadzając te wszystkie zmiany, będzie to uniemożliwiało, tak? A jest to niezgodne z prawem. No, podejmując tak w ten sposób, w tym wymiarze to studium, jest to niezgodne z prawem. No. Więc prosiłbym się nad tym tutaj zastanowić i przemyśleć. Mamy tutaj, wiesz, drugie zastrzeżenie tutaj. Pani urbanistka chciałaby też się wypowiedzieć w tej kwestii, ponieważ ostatnio się zmieniło trochę prawo, które Państwo nie do końca respektujecie. Znaczy tutaj chcielibyśmy zwrócić uwagę na sprawę, tego, że studium, które zostało przedstawione do uchwalenia,
nie spełnia na dzień dzisiejszy wszystkich obowiązujących przepisów. W uzasadnieniu do uchwały napisano, że sporządzenie studium ma na celu między innymi dostosowanie do wymagań ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W uchwale o przystąpieniu była mowa o tym, że studium ma uwzględnić nowe uwarunkowania stanu istniejącego i ustalić nowe kierunki zgodnie z zakresem określonym w artykule 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W artykule 10 jest mowa o tym, że w studium między innymi obowiązkowo uwzględnia się obszary szczególnego zagrożenia powodzią. W tym dokumencie, który został przedstawiony do uchwalenia, w częściach, które mówią o zagrożeniach powodziowych, jest powiedziane na przykład na stronie 98, że gmina Morawica znajduje się w zlewni rzeki Czarnej Nidy, która nie została objęta mapami zagrożenia powodziowego. Jest to na dzień dzisiejszy sformułowanie nieprawdziwe, ponieważ 22 października tego roku zostały opublikowane, podane do publicznej wiadomości, zaktualizowane i nowe mapy zagrożenia powodziowego i między innymi na obszarze gminy Morawica są w tej chwili już mapy zagrożenia powodziowego, których wcześniej, w obszarach, których wcześniej nie było. Zasięgi wód powodziowych na tych nowych mapach zagrożenia powodziowego, które od niecałego miesiąca już są obowiązujące, są inne niż te, które są na rysunku studium wskazane z wcześniejszych opracowań, czyli studiów, które były przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej przygotowane. Czyli można powiedzieć jednoznacznie, że na dzień dzisiejszy studium nie spełnia przepisu wymogu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie spełnia przepisu prawo wodne. W związku z czym tak naprawdę należałoby cofnąć się z pewnymi krokami procedury, no chociażby właśnie z powodu tego, że przepisy nie zostały tutaj spełnione w tym zakresie. I cofamy się od początku, tak, ze wszystkimi uzgodnieniami. Czyli nie od początku, natomiast no, na pewno od... Tak, od uzgodnień ze wszystkimi organami, które były, do dzisiaj, były dzisiaj uzgadniane, tak, no, które dzisiaj już jest powiedziane, że nie chcemy, że nasza tutaj nasze uwagi będą opóźniały wydanie zatwierdzeniem studium o rok. No dzisiaj się to pokazuje w ten sposób, że i tak będzie to, ten czas się wydłuży, bo państwo musicie od nowa to ustalać, uzgadniać. A nasza tutaj, nasz wniosek był złożony wielokrotnie, także tutaj też powiedziano ostatnio, że był on dopiero niedawno złożony, więc nie ma na to czasu dzisiaj, żeby to wprowadzać, bo ludzie czekają, oczekują tych zmian, bo chcą się budować, bo chcą się rozwijać. No niestety jest to całkowicie nieprawda, bo od momentu, kiedy państwo, bo chciałbym jeszcze jedno, żebyście państwo radni wiedzieli o tym, że działka, o którą wnioskujemy, była zawsze PG, R łamane na PG. To dziwnym trafem w 16 roku jedną uchwałą została zmieniona na R. Też nie z niewiadomych względów, to czym się kierował, że w 16 roku gmina podjęła taką uchwałę i zmieniła działkę na R, gdzie zawsze było PG i była już działka chroniona, bo to już było przewidziane pod eksploatację od wieków, od dawna, tak? I dzisiaj cofamy się tak naprawdę do początku. Państwo musicie z racji tego, że i dzisiaj podejmowanie uchwały i zatwierdzającej studium w takim wymiarze, no macie państwo prawo, tak, no panowie radni, państwo radni, no bo trzeba pomyśleć nad tym, bo nie do końca ktoś wam przekazuje całą prawdę, jak to jest, jak to wygląda. Dlatego tutaj my, jako przedsiębiorcy z tego terenu, no, myślimy o to, aby nie podejmować takich uchwał, które są niezgodne z prawem. A to już pozostaje państwu do dyskutowania, czy jak państwo zrobicie. My niestety nie możemy na to pozwolić, żeby w ten sposób w takich terenach, w terenach trzech zagrożeń, w strefach zagrożeń materiałami wybuchowymi wprowadzacie państwo zbiorniki następną bombę. To nie daj Boże pójdzie odłamek, bo takie rzeczy też się zdarzają,
przy strzelaniu, czy nawet niech coś się stanie ze składem materiałów wybuchowych, czy niech coś się stanie z kopalnią Morawica, niech strzelą, bo przybliżają się tutaj do tego terenu, strzelą w sobie w zbiornik gazowy, no to, no to robią bombę. Czy ktoś tutaj się nad tym zastanowił, wydając takie zgody i wpisując takie możliwości tutaj do takiego działania? Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę nam dać możliwość pytań. Widzę, że już są. Pan Robert Żołądek, udzielam głosu. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Chciałbym zadać kilka pytań do Państwa, do Pana czy do Pani, którzy biorą dzisiaj udział w tej dyskusji. Pytanie zasadnicze, od którego Pan zaczął swoją wypowiedź. Dlaczego nie mogliście wziąć udziału w komisji, nazwijmy to zdalnej komisji, na której ten temat był omawiany jednostronnie, co prawda, podczas której mogliśmy usłyszeć pewnie i to, jak również wiele innych wyjaśnień dotyczących tego tematu. To jest dla mnie oczywiste, że na takiej komisji powinniście być. Dlaczego nie wzięliście udziału? Drugie pytanie, kiedy po raz pierwszy ten swój wniosek, czy te swoje uwagi omawialiście z panem burmistrzem? Od kiedy rozpoczęła się tak naprawdę ta dyskusja na ten temat? I tutaj pytanie moje już w zasadzie do pana burmistrza. Dlaczego w chwili, kiedy jest czas, co jest często było zarówno w zeszłym tygodniu, jak i dzisiaj na komisji, jest czas na przegłosowanie tej uchwały dotyczącej studium, która jest bardzo ważna, bo na to czeka dodatkowy temat, jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego, jego opracowanie i tak dalej. Przedkłada się Radzie tak dyskusyjny, jak się okazuje, i tak kontrowersyjny temat, o którym tutaj mój przedmówca mówił, który dotyczy kopalni i dodatkowej rozbudowy. I wiąże się z tym wiele tutaj kontrowersyjnych spraw, które okazuje się budzą, jak już powiedziałem, wiele, wiele niejasności. Bardzo proszę o wyjaśnienie tego. Dziękuję. Momencik. Dobrze. Jeszcze udzielimy głosu panu, udzielam głosu panu Damianowi Woźniakowi i potem państwo odpowiedzą. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy dobrze mnie słychać na początek? Jest OK? Tak, panie, jest dobrze. Dobrze. To ja bym chciał zacząć od pierwszej rzeczy, którą pan tam wypowiadający się podjął. Zamykanie drogi. Wie pan co, ja jestem radnym Brzezin. My mieliśmy tutaj przejścia z obwodnicą Brzezin, jak ona miała iść. Słowa pana dyrektora Urbanowskiego o tym, że trzeba będzie tą drogę zamykać, obwodnicę Brzezin, gdyby powstała w tym ciągu, to były pierwsze co? Dziś jesteśmy po decyzji środowiskowej, po koncepcji i prawdopodobnie niedługo przystąpimy do projektowania. Również takie słowa słyszeliśmy, że się tego nie da wybudować, że będzie taka siła rozrzutu. Finalnie okazało się, że się da, więc dla mnie na pewno taki argument nie przemawia. Druga rzecz, ja już po raz drugi, mimo że no nie jestem w żaden sposób związany z tamtą miejscowością, z Wolą Morawicką, odnoszę takie trochę wrażenie, że państwo w jakiś sposób nas chcą trochę postraszyć, nas jako radnych, że a robicie to niezgodnie z prawem, tamto niezgodnie z prawem, a jak zrobicie tak, to będzie tak. Ja myślę, że o tym, czy to jest zgodne z prawem, ani państwa, ani my nie będziemy decydować, jeżeli by do takich rozstrzygnięć doszło. Także dla mnie takie straszenie jest trochę działające na państwa niekorzyść, bo strasznie źle to odnosimy. Teraz druga rzecz, którą chciałbym przypomnieć. Ostatnio państwo mówili o tym, że no ucieknie nam 500 000 podatku, który państwo wpłacacie. Jak doskonale wiemy, państwo za zeszły rok bodajże wpłaciliście około 270 tysięcy podatku, więc nie wiem skąd... Właśnie nieprawdy, które państwo tak po cichu sobie przekazujecie. Dobrze, to ja skończę tylko i tyle. Także ja osobiście jestem za mieszkańcami, ponieważ wiem, co to za uciążliwość taka kopalnia. Dlatego też nie przemawiało to do mnie ostatnio, co państwo mówiliście, że my się przesuniemy w drugą stronę, jak nam to pozwolicie, zmienicie ten plan. No przecież wy nie wyniesiecie się stamtąd, dopóki nie wybierzecie całego urobku. No przynajmniej ja w takie coś nie wierzę. No być może jestem w błędzie, ale osobiście nie wierzę w to, że zostawicie urobek i pójdziecie w drugą stronę tylko po to, żeby nie przeszkadzać tym mieszkańcom.
Także to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo i czekam na jakąś tam odpowiedź. Dobrze. Odpowiadając od tyłu, jeżeli mogę, od tyłu panu tutaj. No to taka była nasza w rozmowie kilkukrotnej z panem burmistrzem i tutaj no my nie mieliśmy takiej możliwości z państwa z radnymi rozmawiać na ten temat. To, że tak, w decyzji środowiskowej taki zapis chcielibyśmy, żeby nawet był, że nie możemy jednocześnie prowadzić eksploatacji z dwóch złóż, bo to jest jedno złoże, gdzie eksploatujemy, a to, na które chcemy się odsunąć, jest to drugie złoże. I że jednocześnie nie może być ta eksploatacja w tych dwóch miejscach, tak? I że automatycznie, kiedy mamy możliwość odsunięcia się w tamtą stronę, wyłączamy eksploatację tutaj. I miejsce po kopalni, które dzisiaj by zostało, w której dzisiaj eksploatujemy, robimy w tym miejscu zwałkę, budujemy wały ochronne od tej strony, od miejscowości, od zabudowań i odchodzimy. Drugą sprawą, którą chciałbym panu odpowiedzieć, proszę pana, państwo radni, my jako kopalnia płacimy dwie rzeczy tu do gminy, czyli podatek od nieruchomości za ten kawałek, który dzisiaj mamy, za ten kawałek, który dzisiaj eksploatujemy, to jest około 11 hektarów, płacimy około 14 bądź 17 tysięcy podatku rocznie, plus około 250 tysięcy na co pół roku, bo opłata eksploatacyjna się płaci co pół roku. Co fakt, niecała idzie 100% do gminy, tylko 60%, a 40% do ministerstwa, ale to też są pieniądze państwowe, które później państwo w różny inny sposób wykorzystujecie, dostajecie do finansowania, skądś te pieniądze się tam muszą znaleźć. I to są pieniądze właśnie z kopalni. A to, że tak jak pan też wspomniał, że dyrektor SZDW, pan Urbanowski mówił tak, a wyszło inaczej, no tu mówią przepisy, tak? Tutaj nie, widać to na mapach, które państwu pokazaliśmy, bo nie do końca może państwo w niektórych kwestiach, tak jak pan tutaj z miejscowości obok, nie do końca może jest orientowany w tym i nie tutaj chodzi nam o straszenie, tylko chodzi nam o to, żebyśmy nie utrudniali jeden drugiemu, tak? Bo z jednej strony państwo chcecie, aby kopalnia, która działa ponad 40 lat, bo tak zostały wydane pierwsze dokumenty na tą kopalnię, prowadziła swoją działalność jak najmniej z uciążliwością dla mieszkańców, tak? I to my się tym zgodzimy. Dlatego powzięliśmy kroki i mamy możliwość użytkowania działki, na którą chcemy, żeby się państwo się zgodzili przesunąć tą eksploatację. Chcemy się odsunąć od tego, aby tej uciążliwości nie było. Jednocześnie zobowiązaliśmy się na etapie wstępnego projektu tej małej obwodnicy. Zgodziliśmy się po rozmowach z projektantami, z gminą, że w momencie, kiedy się odsuniemy, to zmniejszymy tą strefę i ta obwodnica nie będzie zamknięta, tak? Zamykana na czas strzelania i nie będzie w strefie rozrzutu. Co na dzisiaj ma takie coś miejsce, gdzie państwu pokazaliśmy w dokumentach, które wynikają z map, które są mi również w gminie dostępne, tak? Także to myślę, że chyba wyczerpujące. Jeżeli tak, to proszę jeszcze raz, jeżeli coś pan chciał usłyszeć ode mnie, a do tego pana pierwszego rozmówcy, radnego, który zadał mi pytanie, to w pierwszym, w 15 roku tu zaczęliśmy działać, chyba w czerwcu, zaczęliśmy działać na państwa gminie, gdzie zdobyliśmy ten grunt i przenieśliśmy koncesję. W 16 roku, jak wystąpiło o zmianę gmina opublikowała, to wystąpiliśmy z wnioskiem o to, to nawet nie z wnioskiem, proszę państwa, tylko gmina, może też wszyscy radni o tym nie wiedzą, przegrała z właścicielem tej działki wyrok w sądzie. I sąd nakazał zmienić i pozwolić tak, jak było to pierwotnie. To, co zostało w 16 roku dziwnym trafem zmienione z R/PG na R. Jest wyrok sądu, który do dzisiaj nie został wykonany przez państwa. Pan burmistrz mówi, że to nie on, to radni głosują, więc no, ale taki jest wyrok prawomocny. W trzech instancjach gmina się odwoływała i w trzech instancjach przegrała. Więc ta dyskusja, to była od samego początku, było wiadomo,
że my chcemy tego powiększenia w tą stronę. Czy jeszcze coś, na coś bym mógł odpowiedzieć? Jeżeli mogę, panie przewodniczący, przepraszam, bo nie zdążyłem. A, to widzę, że jestem wywołany, bo zgłosiłem głos. Chciałbym zadać takie pytanie, co w ostatnim czasie zrobili państwo jako kopalnia dla tych mieszkańców Woli Morawickiej, żeby ta wasza uciążliwość była mniejsza? Co zrobiliście w tym ostatnim czasie, żeby te stosunki z tymi mieszkańcami być może poprawić? Ponieważ mając doświadczenie, mieszkając w Brzezinach, mając kopalnię Lafarge, widzę tutaj mnóstwo inicjatyw ze strony kopalni, bardzo dobra współpraca tutaj z lokalną społecznością, integracja z tymi mieszkańcami, w jakiś sposób pomoc tym mieszkańcom przy różnych inwestycjach takich naszych wewnętrznych. Chciałbym zapytać, co państwo zrobili dla mieszkańców Woli Morawickiej, bo tutaj o takim czymś mówimy, choćby to, żeby mieli mniejszą uciążliwość, bądź próbować przekonać tych mieszkańców, że no, wasza działalność może nie jest taka zła, nie będzie przeszkadzała. Dziękuję bardzo. Odpowiadając na pytanie, co zrobiliśmy, to mogę podpowiedzieć, mógłbym tu bardzo dużo mówić, tak? Co zrobiliśmy? Po pierwsze, można powiedzieć w ten sposób, bardzo mocno wspomagamy i co jest, jakie mamy tutaj zapotrzebowanie ze strony szkoły, to bardzo mocno pomagamy szkole. W ostatnim czasie wyposażyliśmy, przekazaliśmy pieniążki na plac zabaw. Staramy się o dokumentację, która w ostatnim czasie została nam przekazana przez gminę na budowę drogi dojazdowej. Ponieważ droga w części została wybudowana przez gminę, w drugiej części jest budowana, bo tak się zobligowaliśmy, że własnych środków, tylko tyle, żeby gmina wykonała projekt i wyraziła nam zgodę, to trwało to powiedzmy rok dłużej niż państwo zrobiliście to w asfalcie, a my mamy to zrobić w innej technologii. Więc rozpoczynamy budowę drogi dojazdowej. Poprzesuwaliśmy, bo tak jak dzisiaj, jak państwo, ci, którzy tu się orientują, drogi, które były dojazdowe, były przez tereny kopalni. Ludzie po prostu pozajeżdżali wszystkie drogi, bo poorali sobie. To wszystko odtworzyliśmy, podtwarzaliśmy. Wykonaliśmy wały ochronne. Mieliśmy mnóstwo nawet i tutaj z ramienia gminy nas kontroli. Kontrolowały nas wszystkie możliwe jednostki. Nie mieliśmy żadnych przekroczeń, żadnych negatywnych wpływów na przybliżone domy, tak, czy mieszkańców. Więc to, co jesteśmy, o co nas tutaj poproszą, czy tu, gdzie w momencie, kiedy jesteśmy, jest taka nasza możliwość wspomożenia, to jak najbardziej jesteśmy otwarci. To tutaj chyba radni czy sołtysi z tych rejonów doskonale wiedzą i chyba powinni mogą się wypowiedzieć na ten temat, tak? A czy chciałby pan mieszkać przy tej kopalni, tak jak mieszkają ci ludzie i zdecydowałby się pan tam na budowę domu? Proszę, to chciałbym właśnie tutaj bardzo, bardzo dobre pytanie. Kopalnia jest ponad 40 lat, a domy, które są wybudowane, to są w ostatnim 10 latach przy kopalni. I każdy, który się budował, miał taką świadomość tego, że się buduje w terenach górniczych przy kopalni, która jest ponad 40 lat. No to tu jest właśnie takie się rodzi pytanie. I ten, który się pobudował najbliżej, który w ostatnich 10 latach się pobudował, temu najbardziej to szkodzi, tak? Ja to rozumiem. Bo zrobiliśmy ekrany, jeszcze to zapomniałem, w ostatnim czasie zrobiliśmy ekrany takie, które nam pozwalały, czyli z drzew stój posadzone zostały ekrany w miejscach, gdzie były to odsłonięte od drogi, żeby też nie było hałasu. No to na to, co możemy, to robimy. Ale ci ludzie się budowali z pełną świadomością tego, że ta kopalnia tam była. My się, że tej kopalni tam nie otworzyliśmy dopiero teraz. Pan Robert Żołądek, udzielam głosu. Dziękuję bardzo. Ja wrócę do wypowiedzi pana, bo nie udzielił mi pan odpowiedzi na pytanie, no dlaczego akurat teraz, w tym momencie, podczas sesji zdalnej dyskutujemy na ten temat, a nie mógł pan wziąć udziału z panią towarzyszącą na komisji. To jest jedna rzecz, do której się pan nie ustosunkował.
Natomiast druga kwestia... Ja bym od razu odpowiadał na każde pytanie, bo tak jak kilku, to po prostu... To poproszę. Jest to komfortowa sytuacja, nie zawsze do tego monitora się fajnie tak mówi. Bardzo chcieliśmy uczestniczyć w tym, jak to się nazywało, w komisji, no ale niestety nie zostaliśmy zaproszeni, ponieważ tą komisję, tak jak usłyszeliśmy tutaj od osób, z którymi rozmawialiśmy, do których dzwoniliśmy, czyli do sekretariatu i do tego, był tej, powiedzmy, organizatorem tej komisji był pan burmistrz i pan burmistrz nas nie zaprosił, tak, i nie mieliśmy prawa uczestniczenia w tym. To pan burmistrz ją organizował i pan burmistrz wybierał sobie gości, z którymi będzie rozmawiał. Rozumiem, to dziękuję za tą odpowiedź. Natomiast ja tutaj jeszcze chciałbym nawiązać do wypowiedzi kolegi radnego Damiana Woźniaka, który poruszył ważny temat. Ja szanuję państwa i każdego, kto w taki lub inny sposób współpracuje ze społecznością, z różnymi organizacjami, ze szkołami, przyczynia się do poprawy wizerunku, czy też ma wpływ na infrastrukturę. Natomiast kolega wspomniał i powiedział panu o takim słowie klucz, a mianowicie uciążliwość tej kopalni. Ja widzę tutaj dwa interesy, bo to jest interes w to, o czym teraz rozmawiamy i szkoda, jeszcze raz będę podkreślał, dlaczego tego nie mogliśmy omówić wcześniej i na ten temat dyskutować, ale mówimy o dwóch interesach. O interesie samorządowym, czyli wpływie środków, które państwo do gminy przekazujecie w postaci czy to opłat eksploatacyjnych, czy podatku i tak dalej. Natomiast drugi aspekt to jest aspekt społeczny. W związku z tym no państwo musicie brać pod uwagę tą swoją uciążliwość. Oczywiście posadzenie TUI to jest taki element dla mnie bardziej estetyczny, natomiast no tu trzeba byłoby, mówiąc o perspektywie dalszego rozwoju, rozmawiać o czymś bardziej konkretnym, o ekranach, które rzeczywiście bardziej by wyłapywały ten hałas i były mniej uciążliwe. Tu nie ma sensu przeciągać teraz liny, kto był pierwszy, kura czy jajo, czyli państwo, kopalnia była 40 lat temu, ktoś wybudował sobie mimo wszystko dom 10 lat temu, oczywiście z pełną świadomością, że buduje się obok kopalni. Tu chodzi o znalezienie środków, znalezienie sposobów, czyli ta współpraca z samorządem i państwa inicjatywa również, jako przedsiębiorcy, aby stworzyć rozwiązania, które byłyby takie już typowe prospołeczne, które miałyby rozwiązywać ten problem uciążliwości. Już na koniec jedno zdanie, bo się wiele na tym tematem zastanawiałem. Mieszkając w Morawicy na ulicy Parkowej, ostatnio zwróciłem na to uwagę, że rzeczywiście ten hałas istnieje. Pewnie w zależności od tego, jak wiatr zawieje, ale kwestia tego hałasu i walka z nim i poprawienie klimatu mieszkańcom, to są rzeczy, do których sugerowałbym, żeby państwo się odnieśli jako przedsiębiorca w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Ja odpowiem od razu tutaj, ponieważ uzyskaliśmy zgodę na postawienie zakładu przeróbczego. Po już najnowszych wytycznych i obwarowaniach ochrony środowiska. Taki zakład, mogę powiedzieć, że jeden z najnowszych powstał tutaj u państwa, który zapraszam zawsze i zawsze zapraszałem i zapraszam na kopalnię radnych czy przedstawicieli, czy chętnych do postawienia tego, jaki jest hałas z naszego zakładu. Jak najbardziej jest to na pewno uciążliwe, bo jest jakiś, unoszą się pyły, unoszą się różnego rodzaju inne hałasy przejeżdżających samochodów, to co zbadał WIOŚ, zamontując, wstawiając analizator powietrza i pomiar hałasu. Największym hałasem przekraczającym wszelkie normy to jest hałas samochodów przejeżdżających tutaj przez trasę 73. Przy normalnym działaniu przez miesiąc kopalni nie zostały przekroczone żadne, ale nawet nie doszło do tych granic górnych parametrów kopalni, tak? Więc a my dzisiaj właśnie z tą społecznością miejscową i tą społecznością, która tutaj gdzieś to dotyka działalność nasza,
Też my dzisiaj mamy gdzie kopać. Tak jak wspomniał pan burmistrz i na spotkaniach, my mamy gdzie kopać. My nie musimy się przesuwać. My mamy na te 10 lat tych, w momencie, kiedy te środki finansowe unijne będą, bo wtedy ten kamień będzie potrzebny, to my mamy gdzie to robić. Tylko jest, my wiemy i jesteśmy tego świadomi, że to jest uciążliwość. I mamy możliwość się odsunięcia od tego. Ale jest to nie to, że tak jak uzyskanie pozwolenia na budowę, tylko to są bardzo duże, długie zabiegi, tak? To jest około 5-6 lat dokumentu, które my musimy stworzyć, żebyśmy mogli się przesunąć. A dzisiaj to, co państwo tworzycie, czyli studium, to jest perspektywa naprzód. Nie żebyśmy to na dzisiaj, tylko żebyśmy my mogli przesuwać i zrobić dokumenty, abyśmy się odsunęli. I powstała ta obwodnica, która będzie właśnie miała w tym miejscu ekrany, które będą odsłaniały całkowicie mieszkańców od obwodnicy, bo tak jak państwo też, no, nie wszyscy może widzicie to, bo też dziwnie, że w stworzonym nowym studium jest pokazana ta obwodnica, tak? Prawo nie ma, ale no, dobro takie, które by wskazało, pokazało, które tylko ona będzie przychodziła. Państwo przy kamiutkiej obwodnicy robicie tereny. No, no już robicie państwo konflikt na przyszłość. Kupi tą działkę, czy ma tą działkę, pobuduje dom i powie, no mam hałas, tak? Więc, no a studium, które jest stworzone, to jest stworzone na przyszłość, nie na teraz. To ma być pokazane, że później plan będzie już do końca wszystko opisywał i zaznaczał, ale dzisiejsze to studium, no to moim zdaniem jest za bardzo potrzebne, no bo no nie powiedzieć w taki sposób, państwa przekonać i powiedzieć, żeby to było tak zrobione. Widzę, że są jeszcze pytania. Udzielam głosu pan Damian Woźniak. Przepraszam, mikrofon musiałem włączyć. Ja dziękuję za odpowiedź odnośnie tych wszystkich inicjatyw. Rozumiem, że tam jest raz wsparcie szkoły, budowa drogi, którą państwo jakby użytkujecie, no i posadzenie tych tuli. Jednak ja bym się chciał jeszcze odnieść do czegoś innego, ponieważ tutaj operujemy tym, że WIOŚ czy inne instytucje badały, czy jest za głośno, czy jest za duży kurz. Powiem tak, pewnie gdybym nie mieszkał w pobliżu dużej kopalni, gdybym nie miał takiej świadomości, to ja bym państwu w to wszystko uwierzył. Jednak rzeczywistość, którą pokazuje mieszkanie blisko tej kopalni, mówi co innego. Fakt faktem, badania wychodzą ok. Być może każde jedne, czy to WIOŚ, czy jakieś badania strzał. Jednak życie i doświadczenie pokazuje to, że no niestety, jesteście bardzo państwo uciążliwi dla tutaj lokalnej społeczności. Też musicie zrozumieć, że my dla tych ludzi jesteśmy radnymi i też oni nas wybrali, żebyśmy ich reprezentowali. Nam nie zależy tak naprawdę, przynajmniej mi, mogę to powiedzieć głośno, na tym podatku, bo dla mnie cenniejszy jest spokój tych ludzi i życie ich, żeby się w spokoju mogli tam żyć. To już tylko na koniec, także dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Alicja Morska-Kurek, udzielam głosu. Dziękuję. Mam pytanie do państwa. Powiedzieli państwo, że złoża są na 10 lat. Gdyby państwo dostali możliwość wydobywania złóż w tym nowym miejscu, czyli możliwość przesunięcia kopalni. Czy zrezygnowaliby państwo z obecnego wydobywania, znaczy z tego miejsca, w którym obecnie państwo wydobywają? Zakładam taką hipotetyczną sytuację, że za 5 lat państwo mogą już wydobywać złoża z nowego miejsca. Rezygnują państwo z obecnego miejsca? Z automatu. I to o to prosiłem i rozmawiałem również z panem burmistrzem i zastępcą pana burmistrza, że takie rozwiązania się stosuje ogólnie w Polsce, bo patrząc na przyszłość, bo to mówię, cała dokumentacja trwa, więc tak, aby była pewna tego co my mówimy, to takie zapisy się tworzy w decyzji środowiskowej i się pisze. I są warunki, które trzeba spełnić, aby można było uruchomić następne rzeczy, czyli zamknięcie złoża Wola Morawicka. Nie, a przeniesienie się w drugie miejsce. I to my, o to my prosiliśmy i o to wnioskowaliśmy. My nie chcemy jednocześnie eksploatować jednego i drugiego. Złoże, my mówimy dzisiaj o tym, że to złoże nie jest na 10 lat. My mamy na dzisiaj na 10 lat od dzisiaj, bo dostaliśmy nową koncesję, na 10 lat eksploatacji zapewnionej. My będziemy mogli jeszcze, my tak jak państwo widzicie na
załączonych mapach, które Państwu dostarczyliśmy, bądź Państwo w jakiś sposób dostali przez Pana Przewodniczącego, dostaliście Państwo te materiały. Widać, w którym miejscu my eksploatujemy, a w którym miejscu my możemy eksploatować. My, proszę Państwa, możemy się przybliżyć jeszcze do domów o 200 metrów. I Państwo dzisiaj w studium i później następstwem w planie zagospodarowania pozwalacie nam być przy samych domach. No to jest, dla nas to jest, no jest absurd w takim, że chcecie, żebyśmy byli przy samych domach, wszli w konflikt z mieszkańcami, a nie pozwalacie nam Państwo oddalać się od tego. No, no niezrozumiałe to, jak tą gospodarką, w jaki sposób to ktoś tutaj rozumie, w jaki sposób ktoś chce tutaj, no bo na załączonym obrazku widać na fioletowo, jaki mamy zakres, w którym możemy eksploatować na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Pan Marcin Piecyk, udzielam głosu. Marcin Piecyk. Wyłączony mikrofon. Marcin Piecyk, masz wyłączony mikrofon. Jeżeli nas, Marcin, słyszysz, to na razie kończę Twoją wypowiedź i spróbuj jeszcze raz. Pani Alicja Jamorska-Kurek, ad vocem do wypowiedzi Pana. Ja proszę Pana o proste pytanie. Czy zrezygnuje Pan z wydobywania aktualnego złoża, mając możliwość korzystania z drugiego? Mówię od strony ekonomicznej, wiedząc, że tam jeszcze jest złoże. Proszę Państwa, złoża to tutaj jest, braknie nam, mi na pewno i dzieciom i no złóż na kilkadziesiąt lat. Także tego złoża tutaj nie pozostawimy w ten sposób, że patrząc na gospodarkę, racjonalną gospodarkę złoża i dobro społeczeństwa, które jest dzisiaj ważne, odsuwamy się, zostawiamy to, tak? My gdzieś musimy też tworzyć miejsca na tak zwane zwałki, czyli skryty podział. Zasypujemy tą dziurę, która dzisiaj powstała, bo mamy również takie, obowiązują nas takie rzeczy jak rekultywacja poeksploatacyjna, w którym to ma być. My możemy to zasypać i może to powstać do kierunków rolnych przywrócone, tak. Więc my z automatu w momencie, kiedy mamy możliwość przejścia na nowy teren, oddalający się od mieszkańców, wyłączamy to, które dzisiaj funkcjonuje. Dziękuję. Pan Leszek Cygan, udzielam głosu. Dzień dobry. Dwa pytania mam do Państwa, a jedno pytanie do urzędu. Pierwsze pytanie do Państwa. Pan w swoim wystąpieniu tam ze dwa razy wspominał o jakiejś bombie gazowej i nie bardzo zrozumiałem, o co tu chodzi. Co to znaczy, że tam gdzieś się robi jakaś bomba gazowa i chciałbym, żeby Pan mi to wyjaśnił. W czym jest ten problem z tą bombą gazową? A drugie pytanie to jest takie. Rozumiem z tego, że jeżeli byście dzisiaj, załóżmy to studium, zostaje... ten wasz wniosek zostaje uwzględniony, to rozumiem, że zanim byście się tam przenieśli na to nowe złoże, to minie około 5-6 lat, bo tyle trwa załatwianie różnych papierów, żeby się tam przenieść. Tak? Czy dobrze zrozumiałem? Tak. No, czyli przez 5-6 lat byście i tak tu eksploatowali w tym samym starym miejscu. No myśmy, tak jak mówię, pokazaliśmy tutaj na mapie z fioletowy, byśmy się nie przybliżali w stronę mieszkańców, byśmy się nie przybliżali, my byśmy eksploatowali w miejscu, bo my dzisiaj możemy się przybliżać w stronę zabudowań, w stronę pana Pawica. Mamy dzisiaj taką możliwość, ale byśmy nie robili, bo byśmy robili dokumenty w drugą stronę, byśmy się odsuwali. Ale rozumiem, że przez te 5-6 lat byście w dalszym ciągu w tym samym miejscu jak gdyby byli. Chyba rzeczywiście tutaj nie będzie, patrząc jakie możliwości gminy,
bo po ostatnim czasie patrząc, jak mina nadaje rygor natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej, to skraca przynajmniej o powiedzmy o 90-100 dni, pół roku, bo jeżeli wpłynie jakieś odwołanie, to o rok rozpoczęcie działalności, to tylko czynność gminy to jest skracanie czasu uzyskania dokumentów, bo tak naprawdę 95% dokumentów jest uzyskiwanych w gminie i nie wydawanych 30 dni jest na odpowiedź 30 dnia o uzupełnienie. Ja nie mówię, że tak akurat tutaj w gminie jest, ale chęci gminy i współpracy gminy z przedsiębiorcą jest to do skrócenia. Powiem w ten sposób, my uzyskaliśmy koncesję, gdzie gmina pierwszą kopalnię pozwoliła sobie otworzyć na swoim terenie. Uzyskaliśmy półtora roku, tak? Bo współpracy gminy i podatków. No tutaj poprzedni pan przewodniczący mówi, że to nie zadawało te pół miliona wpłat. Będziecie chcieli państwo budować przystanki, drogi, oświetlenia. No z czegoś to musi być zrobione. Proszę pana, to na ten temat tam podatków nie chciał na ten temat w tym momencie dyskutować. Proszę mi odpowiedzieć jeszcze o tej bombie gazowej, bo nie zrozumiałem tej sytuacji. Proszę pana, to jest na, tak jak państwo, załączyliśmy państwu mapę, w ostatnim tygodniu została wydana decyzja środowiskowa na postawienie 10 kurników z 10 bądź 12 zbiornikami gazowymi do ogrzewania. Ile ma? 10 zbiornikami gazowymi do ogrzewania tych kurników. Przy trzech zakładów w strefach, które, czyli w terenach górniczych. Co jest moim zdaniem niedopuszczalne. No, tłumaczenie się urzędników, że tak opinią o autorach dość, no, ale opiniuje na tym, co mu przedstawimy, tak? No, jak tak zostało przedstawione, to tak zostało to klepnięte przez dość. No i my dzisiaj będziemy znowu tym złym przedsiębiorcą, no bo nie możemy pozwolić sobie na to, że to było. My musimy się odwołać od tej decyzji. Gdzie w ostatnim czasie, gdzie była jeszcze decyzja rozpatrywana, pisaliśmy pismo, w tamtym roku pisaliśmy pismo do państwa, gdzie był złożony wniosek, że proszę państwa, zajmijcie się tym, bo to nie jest tak, że tam może coś powstać. Tak, jest skład materiałów wybuchowych, nie patrząc na naszą kopalnię, jest skład materiałów wybuchowych, jeden z większych w Polsce, proszę państwa. I robimy 10 zbiorników po 6 tysięcy litrów, to dla mnie dalej tego nikt nie powinien zatwierdzić, ale jeżeli przedstawi się jakieś dokumenty, nie w pełni wszystkie tak jak powinno być, to ktoś to zatwierdzi i ktoś to wybuduje. I później Przepraszam, bo pan w tej chwili oskarża kogoś, nie wiem kogo, jakichś urzędników o nierzetelne przedstawienie sprawy, więc bardzo bym prosił, żeby pan, że tak powiem, no dla swojego dobra ważył słowa, no bo ja nie znam tej sytuacji, tylko pan po prostu w tym momencie jak gdyby oskarża kogoś, że coś ktoś nierzetelnie zrobił, więc ja nie chciałbym dalej tego tematu drążyć, żeby panie, się tam nie... Panie radny, proszę poczekać. Tutaj się oczywiście troszeczkę przychylam do pana radnego. Proszę nie snuć jakichś domysłów i insynuacji, dobrze? Proszę, na spokojnie przeanalizujemy, przedyskutujemy wszystko. Zwracam uwagę po prostu tutaj do tego, bo to jest publikowane na stronie gminy. Przepraszam, może to są jakieś emocje z naszej strony, ale tak jest. My to widzimy, co jest opublikowane na stronie. My nie mamy możliwości innego wglądu, tylko to jest opublikowane na stronie gminy. Rozumiem, tak, ale bardzo bym prosił, żeby pan, bo mówię, to trzeba mieć jakieś twarde dowody, żeby kogoś tam oskarżać, że ktoś coś nie zrobił rzetelnie. To tyle. Natomiast jeszcze mam pytanie do urzędu, nie wiem, do pana burmistrza czy do zastępcy, bo pani tutaj wyraziła takie zastrzeżenie pana przedstawiciela, pani przedstawicielka kopalni, że mamy niezgodne to studium ze względu na te obszary zalewowe Czarnej Nidy, jeśli dobrze zrozumiałem,
i że to i tak będzie trzeba to studium robić od nowa. Bardzo bym prosił o no jakąś odpowiedź kogoś z urzędu na ten temat. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Czekając na odpowiedź, udzielam głosu panu Ryszardowi. Ja odnoszę takie wrażenie, że odnośnie tej bomby, to pan jednak próbuje nas straszyć, bo ja z Cywikiem Obronnego kiedyś zawodu jeździłem cisterną gazową i naprawdę był 5 cisternów takich, bo mają 6-7 te pojemności. To naprawdę były bardzo duże baterie i jest to bezpieczne. Także takie mówienie, że jest to bomba, to jest troszkę takie no, na wyrost i próbuje pan tu jakby atmosferę grozy wywołać, że to się niesamowite. Także bardzo proszę, żeby no, ja nie to przedstawiać, nie przedstawiać to tylko w swoim kierunku, że jacy to my jesteśmy wspaniałą myśli, jak to wszystko wygląda super, bo doskonale znamy sytuację, że tak super nie jest. No, wiadomo, że każdy się stara na swoją stronę przeciągać, ale no, no dziękuję. Dziękuję. Pan Marian Buras, burmistrz gminy Morawice. Można mi. Mikrofon, panie burmistrzu. Myślę tak, że może na początku te sprawy takie formalne, to by się tutaj odniósł albo pan Leszek Tarka, albo pani z Warszawy, która opracowuje to studium, a później ja bym się odniósł do tych pewnych rzeczy, które tutaj pan Duda poruszył. Może w ten sposób, niech merytorycznie odpowiedzą na te zastrzeżenia dotyczące, no tu podzielam w pełni pogląd pana Leszka Cygana, że wszystkie instytucje źle pracują, najlepiej pracuje kopalnia w Morawicy, która by chciała decydować, co się w Morawicy ma gminie dziać. No takie odniosłem wrażenie, no ale to już tak na marginesie, natomiast bym prosił tutaj, żeby się pracownicy merytorycznie odnieśli do tych uwag, nazwijmy to merytorycznych, dotyczących czy terenów zalewowych, czy tych zbiorników na gaz, no bo to, czy rozrzutu kamienia, no tu bym prosił, żeby może, czy pan Leszek Tarka, czy pani ta Monika z Warszawy by powiedzieli parę słów na ten temat. Pan burmistrz, proszę. Nie wiem, czy pan Leszek mnie słyszy, Tarka. Halo? Bo widzę, że gdzieś... To musimy troszeczkę poczekać. Może to czekając na odpowiedź pana... To może odpowiem to, co ewentualnie ja mógłbym powiedzieć. No, pierwsza rzecz, to jeżeli chodzi o to spotkanie komisji, tą konferencję naszych komisji, pytałem się na sekretariacie sekretarki, nie zgłaszali państwo tutaj reprezentujący kopalnię na sekretariacie tu u mnie, że chcą wziąć w tym udział. Poza tym chcę powiedzieć, że nie ja jestem organizatorem posiedzenia komisji, jest przewodniczący tych wspólnych komisji, my tylko zapewniamy warunki techniczne. Także tu proszę nie jak gdyby insynuować mi, że ja nie chciałem państwa dopuścić do dyskusji podczas komisji, aczkolwiek odnoszę wrażenie, że państwo wiecie, co było dyskutowane na komisjach, wnioskując z tego, o czym po prostu mówicie, chociażby o terenach zalewowych, czy tam tych innych historiach. To jest jak gdyby jeden temat. Drugi temat, no to powiem tak, z tego, co było dyskutowane na komisjach, to więc to studium, które my w tej chwili mamy, ono było wstępnie już zarówno uzgadniane i
w nadzorze wojewody i w zarządzie dróg wojewódzkich. Zarząd dróg wojewódzkich otrzymał to studium, żadnych uwag nie wnosił tutaj, że się obwodnicy nie da wybudować. To są fakty. Po prostu nie wnosił takich uwag. Gdybyśmy mieli na piśmie takie uwagi, no to oczywiście wtedy byśmy się nad tym wszystkim jak gdyby zastanawiali. Natomiast zbiorników, to z tego co wiem, to podstawowym tam zaopatrzeniem prawdopodobnie będzie gaz ziemny.